Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Chyba bodajże w 17 odcinku kariery Górnika Zabrze. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z FC Barceloną w ramach Ligi Mistrzów oraz z, nie Krakowią, tylko no z Krakowią też, ale to później, ale najpierw z Koroną Kielce. Dobra, nie powiem tego, nie powiem tego, bo choć mnie bardzo, bardzo kusi, ale aczkolwiek tego nie powiem. Dobra, przejdźmy do meczu z FC Barceloną, znowu u siebie. Jak teraz też się uda wygrać mecz. O, Kondzior już 70, wow. Wieteska tak samo. No i cóż, ja zapraszam was na skrót tego spotkania. Już druga światowa ekipa przyjeżdża na stadion w Zabrzu. FC Barcelona, dla mnie chyba najlepszy klub piłkarski na świecie. Oni nie komentują, ja będę komentować te spotkanie oczywiście. No i mamy Luisa Suareza, napastnik światowej klasy. FC Barcelona także chyba wyjdzie najmocniejszy skład. Widzę Mascherano, Ter Stegen, Piqué, Semedo. Tutaj nie wiem, kto to jest obok Busquetsa. Rashford w Barcelonie, o kurde. No kilka zmian jest. FC Barcelona, Silesen, a to nie był Ter Stegen. Semedo, Piqué, Umtiti, Milner. Wow, Milner, Busquets, Samper, Mascherano, Suarez, Dembele i Rashford. Rashford na skrzydle, nie ma Messiego. Czy on już zakończył karierę? A może jest jakiś kontuzjowany? Nie mam pojęcia, ale Messiego nie ma. Zobaczymy, może z ławki wyjdzie. No ale cóż, pora rozpocząć te widowisko. Alvarez się obraca, uderzy. Czy Górnik Zabrze ma jakiegoś boosta, jeżeli chodzi o tą Ligę Mistrzów? Przecież tu wszystko wchodzi. Zobaczmy powtórkę. Podanie do Alvareza. Ten zrobił takie małe kółeczko na uderzenie. Umtiti się położył i nad nim przeleciała ta piłka, a mogła w niego trafić i by nie było może bramki. Może chciał zablokować po prostu, ale najważniejsze jest to, że Leandro Alvarez zdobywa swoją drugą bramkę w Lidze Mistrzów. Kondzior. I tu już jest akcja Górników. Kondzior wchodzi do środka, uderzenie, poprzeczka. Ależ teraz było niebezpiecznie, Silesen łapie. Suarez, dobre podanie do Dembele, Loska, genialna interwencja. Co? Co? Dlaczego on podał do Loski, a nie do lewego obrońcy bodajże? Tam jest Matynia. Co tu się teraz stało? FIFA, ej. No zobaczcie, no genialna interwencja Loski. No i tutaj zamiast podać do tego Matyni, to trafiło to w Loskę. Może FIFA nie chciała podać bezpośrednio do Loski, ale Loska wracając na bramkę po prostu wbiegł w tą piłkę. No uznajmy, że nie zrozumieli się tutaj chłopaki i przez taki głupi sposób dać im bramkę z Barceloną. No i teraz mamy podanie do Rashforda, może być niebezpiecznie. Pawłowski. Karny. Możemy w bardzo krótkim czasie stracić drugą bramkę. I drugą na własne życzenie. Dwie bramki stracić z Barcelony na własne życzenie. No to jest czysta głupota. No zobaczymy, czy Loska obroni strzału Suareza. No i wyczuł Loska, no ale niestety uderzenie było zbyt mocne. I przegrywamy 1-2. Niestety, a było tak pięknie. A miało być tak pięknie. Miało nie wiać w oczy nam. No i Mak niestety traci piłkę na rzecz André Gomesza. Dobre podanie do Suareza. Czy Suarez mu zabierze? Tak, zabrał. Ale to jeszcze Wieteska, głupi błąd, co ja robię w tym meczu? Wieteska chciał zablokować prawdopodobnie, ale no... No coś mu nie wyszło i drugi rzut karny w dzisiejszym spotkaniu. No UEFA-lona, no pewnie UEFA-lona, no. Dobra, czy może teraz tym razem Loska zdoła obronić strzał Suarez? Naprawdę, ta gra jest tak... 90 minuta, doliczony czas gry. Rzut wolny dla FC Barcelony, może być niebezpiecznie. Matynia wybija, Ambrosiewicz przejmuje. No i to powinien być koniec tego spotkania. Dokładnie 3-1 przegrywamy.
Nie udało się wygrać z FC Barceloną, z Wielką Barceloną. No, przegraliśmy w zasadzie na swoje życzenie. Straszne błędy w defensywie. I gdyby nie one, prawdopodobnie jakiś remis by udało się wyrwać, no ale nie ma co narzekać, to jest w końcu FC Barcelona. Wygraliśmy z PSG, a to już i tak jest dużo. No i cóż, zapraszam na kolejny mecz. Okej, kolejny mecz z Koroną Kielce. Wychodzimy najmocniejszym składem, bo kolejne spotkanie będzie dopiero, no będzie za 2 tygodnie, więc aż żal nie wyjść tym najmocniejszym. No i cóż, ja zapraszam was na skrót tego spotkania. Mam nadzieję, że w tym spotkaniu nie będzie takich karygodnych błędów w obronie jak w meczu z FC Barceloną. Soriano, dobre tutaj podanie, może być niebezpiecznie. Loska musiał już bronić w 7 minucie. Ale jeszcze mamy rzut rożny dla Korony Kielce. Dośrodkowanie Soriano, Loska łapie. Żurkowski, dobra ruletka, podanie do Igora Angulo. Angulo do środka, do Żurkowskiego, Gostomski, idealna interwencja, cóż za... Ajaj, ja już nie mam słów, no ale no, nie ukrywajmy, Żurkowski mógł lepiej uderzyć zdecydowanie. Teraz świetne podanie do Kądziora. Kądzior rozpędza się, tutaj go już goni Diaw. Będzie dośrodkowanie, Angulo i 1-0, genialna kontra i przede wszystkim genialne podanie do Igora Angulo. Posłana piłka przez Damiana Kądziora, zobaczę powtórkę, bo naprawdę bardzo ładne to było podanie. Z pierwszej piłki uderzenie, bez szans Gostomski. Chyba Gostomski. No ale nieważne, Igor Angulo, trzecia bramka. Jeszcze tutaj do Kurzawy. Alvarez dostaje piłkę, uderzenie, Gostomski łapie. Boże, broni. Martynia, Kurzawa, Wieteska. Kurzawa, ładny w... Gol! Gol! Ja już myślałem, że po tym rykoszecie nic nie będzie, ale no genialna bramka Rafała Kurzawy. Troszeczkę w pewnym momencie się zaciąłem, bo no naprawdę nie sądziłem, że to wpadnie. No, idealny strzał Rafała, zobaczmy tutaj markowanie strzału. No i mocna petarda, no ten rykoszet na pewno pomógł. No ale mi się wydaje, gdyby nie ten rykoszet, to i tak tego bramkarz by nie wyciągnął. I pierwszy gol Rafała w 10. meczu Ekstraklasy. Ankur już na skrzydle. Dośrodkowanie, coś tutaj, obrona źle zadziałała, Kurzawa traci piłkę, Loska łapie. No nie, dlaczego tak ten jeden, nie wiem czy to był Wieteska czy Suarez, ale tak dziwnie się ustawił, jakby z... Nie, nieważne, nie ma gola, to jest najważniejsze. Matuszek, tutaj podanie do Igora Angulo. Angulo ma troszeczkę miejsca, uderzenie, 3-0. Druga bramka w dzisiejszym spotkaniu Igora Angulo. Kurczę, wypadałoby, gdyby jeszcze, nie wiem, jakąś asystę zaliczył może, czy coś, bo... Z chęcią dałbym mu drugiego informa. I teraz dobre podanie do Kiełba. Może być niebezpiecznie. Ambrosiewicz źle wybija, Loska tutaj wypluwa na... no po prostu tą piłkę, na szczęście nie było nikogo do dobitka, ale jeszcze Soriano! I niestety 1-3, tracimy bramkę w 88 minucie. No ale mamy dość duży zapas i wątpię, że no... Korona chociaż punkt wywiezie. Z czym do ludzi, jak to mówi. Uff, już myślałem, że znowu źle podałem. No i koniec tego spotkania, 1-3. Igor Angulo z 2 bramkami i ostatecznie udało się wygrać spotkanie 3-1, więc jest naprawdę super. Okej, następny mecz gramy z Krakowią, Kraków. Jako, że za 3 dni jest kolejne spotkanie Ligi Mistrzów, to tradycyjnie widzimy troszeczkę rezerwowym składem. Tak się prezentuje skład na to spotkanie, a ja was zapraszam na jego skrót. No i teraz bardzo ładne podanie do Alvareza. Alvarez Pawłowski spokojnie łapie. Igor Angulo obraca się, uderza, no i genialne uderzenie w 15 minucie. Igor Angulo, no jak w poprzednim sezonie w naszej karierze grał tak przeciętnie, no to w tym sezonie no, nam się rozpędza i to tak ostro. I zdobywa swoją kolejną bramkę w naszej serii. Zobaczymy powtórkę, bo strzał naprawdę ładny za pola karnego, tuż pod poprzeczkę. Pawłowski bez szans. I to jest jego 5. bramka w Ekstraklasie. Dobre podanie do Ciovilo. Bardzo charakterystyczny kask. I uff, niewiele brakowało. Tutaj troszeczkę źle zachował się nasz środkowy obrońca. Mogło być naprawdę niebezpiecznie. Alvarez podanie tutaj do Igora Angulo.
Igor Angulo i to jest 2-0. Niesamowite rozpoczęcie drugiej połowy. Igor Angulo, no rośnie nam tutaj na gwiazdę w tej karierze, w tym drugim sezonie. Pomimo tego, że już w karierze ma chyba 34 albo 35 lat, to naprawdę niesamowicie gra, niesamowicie. Chyba pomyślał o moich planach sprowadzenia właśnie piątka z Krakowi Kraków, bo on już ma 69 overalla, jest dosyć młody, więc to byłby ciekawy zawodnik, no ale Igor Angulo na pewno by tak łatwo nie oddał miejsca w składzie. Przyjmuje piłkę Alvarez. Alvarez urywa się obrońcą. Cały czas Alvarez. No i podaje do Leżala i to będzie 4, tak jest! Boże, 3-0. Ja już w głowie mam wynik 4-0. Doleżal w końcu trafił bramkę, bo to jest nasz młody, utalentowany Czech i wypadałoby, żeby zaczął coś strzelać, bo też overall ma bardzo dobry, bo 67. Alvarez, dobre podanie. No i Doleżal bez szans dla Pawłowskiego. Grendel, Wolsztyński, Doleżal. Obróci się na lewą nogę i tutaj Angulo, musi być bramka, nie ma, Pawłowski, kurczę. Tak chcę, żeby hat-tricka trafił, żeby mieć, żeby, znaczy, bo w sumie i tak mu informa dam, bo to już jest kolejny mecz, gdzie trafia dwie bramki, więc no musi w końcu dostać. Ale tak gram na tego Angulo cały czas. Kontuzji doznał. Doznał kontuzji, Igor Angulo doznał kontuzji w tym momencie. To jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Igor Angulo doznał kontuzji. O Jezu, widziałem jak ta noga mu się tak skrzywiła. No to będzie coś, czuję, że takie ofensywne 7 miesięcy to tak spokojnie. A, czyli najlepszy nasz napastnik z najlepszą formą wypada. Zalewski, Angulo. No niestety, no kurde, 3-0 wygraliśmy ten mecz. 3 punkty. Najważniejsze, inform dla Igor Angulo jest. Aczkolwiek wcale nie jestem szczęśliwy, bo kontuzję doznał Igor i wydaje mi się, że naprawdę dosyć poważną. To jest, proszę Państwa, chwila prawdy. Wchodzimy w wiadomości. Konferencja prasowa. Oczywiście pochwalimy naszych. 2 miesiące. Uff. Choć w sumie za 2 miesiące i tak będzie okienko transferowe się zaczynać. A ja nie ukrywam, że chciałbym kupić tego piątka, bo naprawdę ma fajny overall i ciekawe statystyki, ewentualnie jeszcze z jakichś innych państw poszukam, nie wiem, z Hiszpanii czy z Niemiec, jakiegoś napastnika. No dużo pieniędzy nie mamy, aczkolwiek za Ligę Mistrzów na pewno jakiś fajny pieniądz spadnie, więc jestem o to spokojny. Okej, tak prezentuje się tabela Ekstraklasy po 17 odcinku. Wow, już 17 odcinek kariery Górnikiem. Oczywiście Górnik na pierwszym miejscu, 5 punktów przewagi nad Lechem Poznań i Arką Gdynia i aż 8 nad czwartym miejscem, więc nasza pozycja jest naprawdę solidna. Legia Warszawa na 7 miejscu. Jagiellonia na 11. Wisła Kraków na 15 miejscu. No, ciekawe ułożenie tabeli, na pewno muszę przyznać. Arka na 3. Szanuję. No i cóż, w następnym odcinku zmierzymy się z Benfiką w ramach Ligi Mistrzów, z Wisłą Płock oraz z Arką Gdynia. A ja dziękuję wszystkim za uwagę, jeżeli się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę oraz zostawcie suba, bo to też jest bardzo ważne. Ja się z wami żegnam, zobaczcie, cześć i pa!